Mecz decydujący o tym, kto awansuje do Challengera, to jest mecz drabinki wygranych, więc gracze jeszcze ewentualnie mają szansę awansować zdolnej. Jeżeli by w tej przegrali, no to spadają. Jeszcze potem mają o co grać, też o awans oczywiście. No, najfantastyczniej by było, gdyby teraz udało się wygrać dwie mapy. W dolnym prawym rogu oczywiście Polak Grzegorz ma na Komincz z drużyny Liquid, a w górnym lewym rogu Pogromca Sortofa, Miazgator Zerków jak się okazuje, Petit Drogo. Obecnie bez drużyny. No ale reprezentujący mocno siebie i Francję. Z tego co widziałem, Bagiety, czyli francuscy komentatorzy, już byli poczekalni. Na pewno chcą też pokazywać starcie. Bardzo ważne również dla nich. Póki co bez zwiadowców, bez jakichś bardzo wczesnych probek wysłanych na mapę. Dobrze, dobrze. No, PvP jest, jak wiecie, dobrze takim matchupem, ale można by trochę znowu powiedzieć ostatnio chaotycznym. To jest chyba idealne słowo. Bardzo takim niewyjaśnionym, nierozpracowanym nawet przez najlepszych protosów na świecie. Obecnie polega to na tym, że robimy gdzieś na mapie jakiś budynek technologiczny. I jakby do tego momentu wiedza Protossa mniej więcej się, nie no, przesadzam, ale praktycznie co grę jest coś ukrywane. No i jak widzicie, Drogo już wysyła swoją pierwszą probę w okolice godziny 12, może żeby zobaczyć, czy ma na gra proxy Stargate'a, może po to, żeby samemu coś tutaj ukryć niebawem. Jest już Cybercore. Z pewnością Drogo może tu zagrać i proxy Robo, i Stargate'a, a i pewnie niektórzy by zrobili Twilight Council. Ukrywa, ukrywa. No i teraz jest moment na pylona, jeżeli chce zagrać mega szybkie robo. Nie, to jest zwiadowca jednak, okej. To jest zwiadowca. Wydaje mi się, że tu jest miejsce na pylona i Stargate'a, jakby to ma najidealnie ustawił. No ale aż takiego nie farta, Drogo nie ma. No i zobaczmy. Mana już przyjechał, już się troszeczkę dowiedział. No ciekawe, że Grzegorz też bez proxy. Stawiam, że zagra Stargate'a, ale to tak nie musi być. Póki co Adeptek zaczyna. Drogo też Stalker Sentry. O, i tu się zatrzymał swoim zwiadowcą. Taki późniejszy wjazd zrobił Drogo, bo może chciał zwieść manę, że nie robi zwiadu, a tak naprawdę robi taki zwiad, który ma za zadanie zobaczyć technologię, jeżeli mana był znam. O, nie ma zwiadowcy wrogiego, to szybko stawiam, żeby szybciej się zakończyła ta technologia. No i Drogo chciał teraz w ten sposób łatwo wybadać plany Polaka, ale Polak... Cyk, szybki Nexus. Też ciekawa rzecz w sumie. O, i teraz centry jedna. On tak inaczej, tak różnie, tak. Nieźle. Całość mam wrażenie, że jest dość dobra dla many. Wygrał troszeczkę tę loterię początkową. Ma minimalnie szybszego Nexusa. Ma robo, będzie mieć zwiad. No i adeptki, kto wie, może coś tutaj nawet ugrają, ale... No nie liczmy na to, bo to jest tylko... Byłoby tylko efektem błędu Drogo. No i tego błędu nie będzie. Adeptki się wycofają. No nie wiem, czy jakaś jedna nawet tu nie padnie. No. No mana dobrze, jakby to on dobrze anulował. Dobrze, 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 dobrze. Oj, niebezpiecznie. Jeżeli Drogo to znajdzie, to będzie niefajnie. A widać, że szuka. Uj. Ej, ale późna reakcja. Dobra, może się uda nimi trochę jeszcze uciec. Chociaż nie, jedna padnie. Szkoda. Tu jest też dość interesująca sprawa. Mana ukrył pylona w górnym prawym rogu. To jest nadzwyczaj standardowe PvP. Nadzwyczaj standardowe. A mana gra proxy robo. No czarował dzisiaj Disruptorami w meczu z Soulem. Może nawet na Protossa będzie w stanie coś fajnego wykombinować. Drogo też gra niebanalnie, bo robi bez robo taktykę, czyli Twilight i Forge'a. Za chwilę szansa przed Drogo, żeby zrobić duże obrażenia adeptkami. Niestety mana nie ma za bardzo na to odpowiedzi. Reakcja, reakcja. O mój Boże, bez reakcji. No niestety. To będzie bolało. No ale na szczęście tylko trzy proby powinien stracić mana. Także bez... O nie, cztery. O! Okej, okej, okej! Okej, mamy tutaj...
Cwaniaka niezłego. Proba po prostu dobiła adeptkę tak. Na gołe klaty od razu poszła. No niezła, niezła reakcja też many. Że to ogarnął. Zatem mamy Disruptory. Jest prędkość robiona do Warprisma. Oczywiście Drogo nie bardzo wie, że to są te Disruptory, bo przecież teraz Disruptor jest schowany w Warprismie, a tu nie wiadomo, co tam się w środku znajduje. Drogo może jedynie przypuszczać. Adeptki znowu wychodzą na środek mapy, ale akurat je widział Francuz, no i dlatego tak wychodzi też im na spotkanie. No i za chwilę pierwsza eksplozja, miejmy nadzieję, bardzo dobra dla many. Drogo też gra swojego Warprisma. No tak, troszkę chwiejnie na początku mana, ale... Na pewno jeszcze tu nic złego się nie wydarzyło. Bardzo dobry obserwator dla many. Może teraz zobaczyć, gdzie tu ciepnąć z tym Disruptorem. Może nawet w armii, może w centry, może w centry. No ale w sumie dwa Stalkery też nie było źle. Wydaje mi się, że trochę bliżej powinien podlecieć Warpizum, jeżeli zdecydowałby się na taki ruch, a jak nie, no to w proby też można eksplodować dość soczyście. Drugi Disruptor załadowany, ale teraz Drogo już wie, z czym się mierzy. Ale niby wie, a co z tego, że wie, jak nie ma Blinka, nie ma jak złapać tego Warprisma, który już ma też właśnie przyspieszenie. No co on ma niby zrobić? Mana? No dobrze, dobrze rozpoznał sytuację, dobrze, Stalkera też zniszczy, ładnie. Dwie Sentry i Stalker. Fajna sprawa, ale teraz Drogo też odpowiada niebanalnie, bo Archon dropem z dwoma zelotami. Ale wydaje mi się, że mana ma wystarczająco dużo armii, żeby to skontrować. A, chyba że Drogo teraz zrobi... Tak, Drogo, zaczekasz się, gateway'e pootwierają i wtedy zaatakuje. Natomiast mana wrócił. Mana wrócił swoim warpismem i to jest kluczowe. Dobrze, dobrze, dobrze. Ciepnie, ciepnie, ciepnie. Doskonale. Udało się dwóch zelotów na raz. Raz no nie, no genialnie. Genialnie, mana. No rozgrywa to PvP tak dobrze, jak tylko się da. Teraz spróbuję dogonić jeszcze warpisma. O, to może być świetne, bo teraz Drogo... No ale no nie... O, teraz już widzi, Xel'Nagi widzi, bo ona ma na Xel'Nagę, może to dobić. Drogo myśli, że tu są Disruptory i sam spróbuje złapać może manę, a tu nie. No i teraz mana musi celować, 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 celować. Dobrze, 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 jest prędkość, jest werwa. Dobrze, celuje. Celuje jak trzeba, no nie, jeszcze mu dobije tego Orpizma. Dobra, nice, very nice. No Archony oczywiście nie padną, no bo bez przesady, ale... To było też fajne, mądre zagranie ze strony many. No i czas na przejście w kolejne rzeczy. Drogo na pewno mocno wkurzony całą sytuacją, bo to nie tak się miało układać. On właśnie miał zadać mocny cios manie, a to zostało idealnie odepchnięte. Więc chyba czas na taki atak bardziej od frontu. Kolejny warpism Drogo się pojawia. Mana też ma idealnie wysłanego Feniksa. No wszystko idzie po myśli many na tej mapie. Absolutnie wszystko. Teraz jeszcze się dowie, co się tutaj dzieje na środku. Piękna sprawa. No i czas na jakiegoś jednego czy drugiego warpina. Z dwie kule pośle mana w tę armię i myślę, że to będzie chyba tyle. Very nice. Drogo już rozłożony. Mana robi kolejny zwiad, żeby dowiedzieć się, jak jest ustawiony jego rywal. Są grane baterie. Drogo cały czas nie widzi tych budynków ukrytych przed maną. No teraz może zauważy Robo. Nie wiem, czy będzie chciał to niszczyć. On bardziej sposobi się do ataku. Z dwóch stron chce zaatakować Drogo. Do tego może jakiś Warbind. Genialna kula od many. No i świetnie. Zniszczone zeloty. Teraz od Disruptory powinien zadbać mana. One tak bardziej na front wyszły. Teraz je podbiera Warpismem. Warpism ledwo żywy, ale cały czas funkcjonalny. Jezu, czemu mana tu nim lata? Ale dobra, bateria ratuje sprawę. Są Archony many. Są im... Nie no, miazgunia. GG. I mana wygrywa pierwszą mapę w tym mega ważnym pojedynku. Doskonała sprawa. No, build był idealnie. Na potrzeby Polaka. Także jeszcze tylko jedna mapa i mana wchodzi do Challengera. Nie mam pojęcia, jak mana chce wybronić teraz ten atak. A, widzisz, Geralt. A ja też nie wiedziałem. Ale jak zobaczyłem, no to... Aż się zdziwiłem. Najważniejsze, że Warpism wrócił z dwoma Disruptorami, jak ten Archon Drop miał się pojawić i... No cud, po prostu. To tak, była tak dobra obrona. A to wyglądało jak takie nic na streamie, ale to było super. To było super. To było mega dobre. No i jedziemy.
Kolejna potyczka przed nami. No i let's go. Ja chcę zrobić? Otóż tak. Tak. Obronił się. Najważniejsze, że stalkery były na krawędzi głównej bazy, tak żeby warpiec w nie mógł wlecieć. No i jeszcze disruptory zniszczyły te dwa zaloty, które sobie biegły. No super, super. Naprawdę mega rzecz. Czarny czarodziej. Dziękuję za followa. Czarny czarodziej 420. Okej. Okay. Ruszamy. Prowadzący obecnie 1 do 0. Grzegorz Manakomicz w dolnym prawym rogu z drużyny Liquid i jego rywal Petit Drogo w górnym lewym. 23-latek z Francji. Też przez pewien czas był w drużynie Makers, ale jak widać odszedł pod koniec kwietnia. Coś widocznie było nie tak. No do tej pory chyba schemat jest taki jak zawsze, no to nie ma co tutaj mocno opisywać. Jak zwykle w PvP robimy barykady na rampie, żeby blokować potencjalne adeptki, a w sumie cienie adeptek. Dwa gatewaye, dwa asymilatory, no i po drugim gatewayu na ogół się wysyła probę na mapę. Tak samo też zrobił Francuz. No i cóż, sprawdza, szuka, znowu, ambitnie, pracowicie. Sprawdzona ta górna lokalizacja, no mana jedzie w tym kierunku. I to niestety może się zakończyć wczesnym odkryciem planów many przez Drogo. Drogo właśnie tutaj klika. No ale jeszcze nie jest powiedziane, że coś zauważy Drogo. To jest też tak, że ten pylon to może być tylko drugi pylon tak sobie postawiony. Panie, co pan tu robi? Pan tu w ogóle nie powinny być. A pan? No, nieważne. Ej, nie zauważył tego pylona? Okej, nie zauważył pylona. No ale tutaj i tak nic nie jest grane. Te proby takie turystyczne, no. No nie spodziewali się siebie tutaj. Nercie mówi, że to wyglądało na totalny gamble, czyli taką, no, zagrywkę. A nuż się uda trochę ze strony many, ale PvP to ogólnie jest taki matchup, że to jest gamble. No ale tak, była to trochę ryzykowna rzecz, no ale idealnie wyszło, więc może też, to może wyglądać też jak gamble, ale może po prostu mana też zna styl gry Petit Drogo, wie, że on lubi Sentry Stalker i szybką ekspansję na dużych mapach, więc zagranie Disruptor dropa na coś takiego jest dobre. No ale równie, o co? A nie, dobra, jest przejście. No ale równie dobrze też Drogo mógłby zagrać Stargate'a, no nigdy nie wiadomo co się wydarzy. Ale mogło to być dość dobrze oszacowane. O, Drogo otwiera 70 PvP Forge'em, bo twierdzi, że to najlepszy build, pisze Geralt. Nasz Odona w dwóch grach... W dwóch grach na trzy grał Forge'a. A, no to właśnie, no jak ktoś zaczyna od Forge'a, no to mała szansa jest na to, że będzie Stargate. I jak ktoś ma taką tendencję, no to był dość mądry ruch ze strony many, żeby zagrać Disruptory takie. No i zaprocentowało dość nietrudną mapą, no ale to dlatego, że też resztę rzeczy bardzo dobrze wykonana. Twilight Council, ukryty w górnym prawym rogu. Tak jak mówiłem, niezauważony został ten pylon. Więc Drogo znowu będzie musiał grać na ślepo, no bardzo nieprzyjemna sytuacja dla niego. No ale co zrobisz, no. Znowu otworza, otwiera Drogo, nawiasem mówiąc. Mana też oczywiście wykonuje zwiat. No jest komfortowa sytuacja dla Polaka, no bo zaraz się dowie znowu, jakie są plany jego przeciwnika. Widział Robo, widział Forge'a. Nie wiem, czy Mana kliknął na to Robo, ale na pewno nie musi panikować, skoro samego Forge'a już zauważył. Także wszystko jest okej. Okay. O, to jest chyba ten build Many, który mnie pocisnął na STK. Czyli Sentry Stalker. No tutaj się można w sumie fajnie wbić tymi Stalkerami. To też taka dość charakterystyczna dla Many zagrywka.
No i ładnie jeszcze przegania adeptki nieprzyjaciela. No to jest na pewno już ten moment, w którym mana może dokładać gateway'e, dokładnie. I teraz najfantastyczniej by było, jakby się udało tego Feniksa zatrzymać. Może go Stalker zauważy? Nie, albo i nie, albo i tak, albo... No i teraz tego Stalkera, zaś pfu, Feniksa, Stalker... Dobrze! Co? Udało się? Jezunio. No troszkę szczęścia ma dzisiaj mana. PvP, no ale raz szczęście, raz skill. No nie wierzę. No idealnie dla many. No niestety drugi Feniks już za... Tam trzeci, czwarty już w sumie łącznie. Zauważy, co robi mana, ale no fantastycznie udało się przez długi czas ukryć plan przed drogą. No teraz drogą może zacząć reagować. No drogo będzie mieć Immortales plus jeden, które sobie bardzo dobrze radzą ze Stalkerami. No ale mana już robi swój charakterystyczny ruch, czyli force field na rampę, no i wchodzimy. Drogo, póki co niezbyt świadom, ale fantastycznie pamięta o tej ewentualności i ma tutaj obserwatora ustawionego tak, żeby właśnie się dowiedzieć o takim ruchu many. Tak, no już widać, co będzie grane, ale to nie jest powiedziane, że to i tak nie zadziała. Mana ma całkiem spory limit. Pamiętajmy, że force fieldy też robią niezłą robotę. Mana teraz widzi, że obserwator drogo patrzy na jego armię i teraz on zmienia swoje zamiary. Niezły force field na rampę, agresywnie wchodzi w Immortala, ten jest leczony przez baterię. No, musi wycofać chyba teraz swoje stalkery, tak jest, blinkiem albo innym warpismem. No dobra, jest recall, drogo. Ach, stracił teraz sentry mana. Szkoda, ale są kolejni zeloci. O nie, mana stracił warpisma, najgorzej. No i nurkuje w Immortala. Teraz już bateria nie ma za bardzo energii, żeby to leczyć. 6 probek padło. Mana wbija się teraz do głównej bazy. Ciekawa decyzja. No i może męczyć, może przeszkadzać. Niszczy przyzywane jednostki. Drogo też gra Dark Shrine'a. Dobrze, że się mana o tym dowiedział. No i jeszcze kilka probek uda się zniszczyć. Może będzie Blinky Recall. O nie, jeszcze się rzuca na tego Pylona, który jest leczony w ostatnim momencie przez baterię. Także chyba to też trzeba odpuścić. No dobra, poszło nieźle. 10 probek zniszczonych. Atak wydawało się, że nieźle zatrzymany przez drogo, ale koniec końców mana wybrnął. I sprawa na pewno nie jest przeważona. Pamiętajmy o tym Dark Shrine'ie, mana, no przecież go widział. Okej, robi obserwatora. Tutaj też ma jeszcze jednego. Także nieźle to wygląda. Kolejne stalkery idą przez mapę. Mana już idzie zająć kolejną bazę. Chyba wybrnął. No myślę, że tak, że to już jest nie najgorsza sprawa dla many, ale... Drogo mógłby teraz po prostu zaatakować z masą zelotów. O, dobry snajp na obserwatora właśnie. No, za stalkerem czy tam dwa to było w porządku. Mana robi zelotów, ale jeszcze nie ma szarży. Okej, jest chronobus na nią używany. No, też taka intrygująca rzecz. Ale w sumie czemu nie, bo teraz drogo się boi, że będzie atak w jakieś różne miejsca. A to cyk od frontu, zelotę jednego mana z tyłu zostawił. No fajnie, jakby się udało zanurkować w Immortale, ale też nieźle się drogo ustawia, ale ten na rampie, dobrze, ratowany przez warpisma, mana momentalnie w niego strzela, jest to do dobicia, dobrze mana, fantastyczna sprawa, no aż nie do uwierzenia, jak go tutaj zalatał, zabiegał, no nie, no to już nic nie zrobi drogo, nawet jakby chciał, miazgunia, no mega mikro i decyzje many, i nawet jeszcze trochę szczęścia. Także to jest już przesądzone. Drogo spadnie do drabinki przegranych, natomiast mana awansuje do Challengera, także powraca. W pierwszym sezonie się nie udało, ale teraz powrócił silniejszy. No i good job. Jak to jest build ze STK, to już wiadomo, kto wygra. No dobra. 394 APM, Polaka 286 Francuza. Także mega fajne, dobre decyzje. Mega dobra była ta, że w trakcie bitwy w naturalu uznał mana, że już tam nic nie zrobi, więc przeskoczył do probek w mainie. No, to było mega dobre. Także good job. Dziękuję za donate'a, Emil. 1,69. Masz część zaległej kasy, czy reszta będzie jutro? Okej. Nie pamiętam o żadnych zaległościach. Także good job dla many. Zrobił robotę.
A my będziemy szukać kolejnego pojedynku, oczywiście z udziałem Polaka. Czyli co, mamy Elazera i Manę w Challengerze póki co. Oczywiście rozgrywki challengerowe będą startować mniej więcej od kolejnego weekendu. O, od najbliższego weekendu znaczy. Teraz mamy poniedziałek, wtorek. Dobra, no to pewnie mecz Geralta. A, chwila, jeszcze Soul ma tutaj przeciwnika. Co robi Soul? Soul jest w grze jakieś, od 12 minut. Fajne, fajne te mecze. Dynamiczne. O, i też niedługo Nercio nawet będzie mieć rywala, ale tutaj, zobaczcie jak się tutaj drabinka wlecze. Chwila, ja może kliknę tu coś. To jest drabinka przegranych jakby, co? Geralt czeka, tu już z drugiej strony jest to daleko rozegrane. No dobra. Dziękuję za oglądanie tego starcia na YouTubie. Follow Ingi Starcraft, do następnego razu, no i cześć.